Witajcie koziorożce, Zapraszam Was na czytanie na miłość czerwiec 2023. Kochani, czytanie dla singli, dla osób w relacjach, dla związków, dla wszystkich, którzy mają jakąś relację, sytuację lub związek, czy też znajomość i chcecie wiedzieć, jak będzie to wyglądało w miesiącu czerwcu. Pamiętajcie czytania ogólne, tak więc weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które powinny usłyszeć tego czytanka. I zaczynamy chodzi o Jaka jest wasza sytuacja? Wy w tej sytuacji, w tej relacji. Co pomaga lub co przeszkadza w miesiącu czerwcu? Co przyniesie wam niedaleka przyszłość? I jaka rada, jaki wynik, jaka wskazówka? Hmm? W tej sytuacji, w tej, tej relacji koziorożcu? 6 buław. Co pomaga, lub co przeszkadza tej sytuacji lub waszej relacji? 5 buław. Niedaleka przyszłość, wskazówka na przyszłość. Umiarkowanie. Rada lub wynik. Diabeł. Dobra i w tle mamy królową mieczy. Wow. Królowa mieczy, król pentakli i as mieczy. Wiecie co? W tle jest para, to może być Wasza para. <grych> tak, to może być Wasza sytuacja, Wasza znajomość, wasza relacja lub wasz związek z królową mieczy albo z osobą, która w tej znajomości, w tej relacji, w tym związku będzie w czerwcu dyktować warunki, będzie surowa, będzie miała swoje zasady. Może to być waga, bliźnięta lub wodnik. Najczęściej królowa mieczy to waga, albo ktoś z trygonu powietrza. A jeżeli nie, możecie mieć do czynienia z taką osobą, to może być osoba po 40 roku życia, wyzwysz. Może to być jakiś prawnik, może to być jakaś urzędniczka, urzędnik, naczelnik, ktokolwiek. Kto sprawuje jakąś władzę lub ma po prostu jakieś, obejmuje jakieś stanowisko, które z, z, z osobą, którą będziecie mieć do czynienia, tak, może to być notariusz, ale niekoniecznie, z którą będziecie mieć do czynienia w miesiącu czerwcu, jeśli to nie wasza osoba. Król Pentakli, teoretycznie, no, król Pentakli to znak ziemski, może nawet byk ale że to znak ziemski może to być i to może być wasza osoba, osoba po 40 roku życia i to właśnie ta para. Ta para, czyli na przykład z waszą osobą lub z tą osobą, z którą będziecie mieć do czynienia, słuchajcie, no będą polemiki, będą dyskusje, będą wymiany zdań, wymiany poglądów, no, może być trochę ostro, może być dużo wypowiedzianej prawdy, i ten miecz prawdy zapoczątkuje jakąś nową sytuację, może wnieść dużo równowagi, może być trochę rywalizacji, trochę konfliktu, wyzwania, konfliktu wewnętrznego, ogólnie tak, konfliktu takiego, który być może powstanie konflikt wewnętrzny w Was w związku z tym, co zaproponuje Królowa Mieczy, w związku z tym, że. Może być mocno wymagająca w miesiącu czerwcu, będzie wymagała sporo nie tylko od Was, od siebie również. No właśnie, ale może wprowadzić jakieś zasady w otoczeniu, w domu, nie wiem, w pracy, gdziekolwiek, gdzie będziecie mieć do czynienia z tą osobą, no chyba, że będziecie potrzebowali coś w czerwcu załatwić, jakieś formalności. Więc właśnie, prawnicy, urzędnicy, notariusze, no ta osoba będzie, że tak powiem, dyktować warunki. No, dyktować warunki, stąd mogą być jakieś dyskusje. Więc no, będziecie do wszystkiego podchodzić z rozsądkiem, z, z dużą dozą e, rozumu i logiki. I tak należy do tego podejść, e, bo te rozmowy, te wymiany poglądów, te polemiki i dyskusje doprowadzą Was do umiarkowania, czyli do równowagi. Ale obecnie jesteście w sytuacji e, szóstki buław. No więc wygląda na to, że któreś koziorożce cieszą się, że udało Wam się zdobyć po prostu czyjeś względy. Jakaś osoba, o którą zabiegaliście gdzieś tam, słuchajcie, jakimikolwiek sposobami i metodami, w czerwcu Wam się to udaje, czujecie wygraną w dziedzinie uczuć, czujecie uczuć, miłości, związków, tak, A będziecie podchodzić w czerwcu do. Miłości z bardzo dużym optymizmem, ale w sferze uczuć też będziecie właśnie czuć się tak, jakbyście, słuchajcie, wygrali los na loterii. Dlaczego? Dlatego, że, no właśnie, możecie zostać wybrani, wybrane spośród wielu. Więc jeżeli ktoś miał opcję, jeżeli wasza osoba miała opcję, wybiera was, tak. Jeżeli wy staraliście się i zabiegaliście o jakąś osobę, no to właśnie to się udaje w czerwcu. Pokonujecie jakieś przeszkody, triumfujecie, także wychodzicie zwycięsko z jakiejś sytuacji. E, oczywiście jesteście też, no nie muszę dodawać, że dosyć podziwiani, e, a sing no oczywiście jest to też informacja dla singli, tak? O dużym powodzeniu w miłości, bo sytuacja dotyczy nie tylko osób w relacjach, ale i mm, osób, które są same. E, tak, słuchajcie, być może. No właśnie, być może czekają Was szczęśliwe sytuacje i to takie, które mogą mogą przełożyć się, słuchajcie, na chęć pomagania, na jakąś bezinteresowną pomoc wzajemną, dużo dobrych wieści optymistycznych. Może też zostaniecie, słuchajcie, jak ktoś z was może zostać poddany takiemu sprawdzianowi wartości. Więc, jeżeli jakaś osoba, która właśnie zastanawia się nad wami, ma was wybrać i was wybierze, to może to ta decyzja być podjęta na podstawie właśnie moi drodzy. Na podstawie sprawdzenia Was w jakichś sytuacjach, w jakichś, no najczęściej w jakichś sytuacjach, tak? Może ktoś będzie sprawdzał o Was informacje, a może po prostu będzie troszeczkę Was testować, ktoś tak. W każdym razie zostaniecie wybrani z tłumu. Mhm. I. Co się dzieje w czerwcu? No śmiało ruszać się odważnie do przodu. I chyba nie ma się Wam co dziwić, ponieważ teoretycznie relacja jest na zasadach Królowej Mieczy w miesiącu czerwcu, ale jednak ona może dyktuje warunki, ona stawia zasady, ale. Ale bądź co, bądź, wy ruszacie do działania, ruszacie do realizacji, więc gdzieś tam się jednak jesteście w stanie dogadać w miesiącu czerwcu. No i moi drodzy, nawet jeżeli będzie to na czyichś warunkach, a podejmiecie się realizacji i będziecie pracować. Nad tą relacją, nad tą znajomością, no to możecie osiągnąć więcej niż się spodziewacie. Więc ta praca będzie Wam się opłacać nad tą relacją, nad tym związkiem, nad tą znajomością. Yy, moi drodzy. No. Yy, co pomaga, co przeszkadza? Pomaga lub przeszkadza pięć buław. No więc właśnie, yy, kochani, Mogą przeszkadzać czyjeś burzliwe uczucia? Czy tutaj jakieś kłótnie, konflikty mogą przeszkadzać? Jakieś nieporozumienia? To, że ktoś przejmuje się dosyć prostymi, błahymi sprawami, po prostu. Może u kogoś te sprawy błahe urastają do nie wiadomo jakich problemów, tak? I budzi to nieporozumienia. Czy może ktoś zauważyć, że jakby nieadekwatne jest ładunek y, słów czy w ogóle emocji nieadekwatny jest ten ładunek w stosunku do mm, zaistniałej sytuacji. E, więc ważne tutaj jest elastyczność, ważne są tutaj mm, ważne jest tutaj to, że przeszkadzać może wam e, po prostu jakiś punkt zapalny, jakaś sytuacja, która wywołuje tak czyjąś e, e, czyjeś niezadowolenie i czy po prostu wywołuje konflikt? Moi drodzy, pomaga Wam tu na pewno po prostu bycie w centrum uwagi oraz duże powodzenie. To Wam pomaga, bo słuchajcie, no, bycie w centrum uwagi, duże powodzenie i duża atrakcyjność yy, wzmaga konkurencję i rywalizację, tak? Więc jesteście po prostu przez to bardziej atrakcyjni. Owszem, też tak jest. Słuchajcie, mogłoby tutaj pomóc zaangażowanie w, albo w czyjeś problemy, albo w ogóle właśnie w relację lub w związek, w tą znajomość. Jeżeli się zaangażujecie i faktycznie wypracujecie jakieś swoje, też nie tylko zasady dyktowanie warunków przez tą osobę, ale jeżeli faktycznie wypracujecie jakiś wspólny model tej relacji i zaczniecie realizować się w relacji obydwoje na swoich warunkach własnych, to jest szansa na tą równowagę, na to umiarkowanie. Bo widzicie, dogadanie się, nawet jeśli to miały być dyskusje długie, tak do rana. Jakkolwiek miałoby to wyglądać, warto się temu poświęcić, warto się w to zaangażować, warto jest podjąć taką rozmowę na temat tej relacji, tego związku czy tej znajomości, z tego względu, że w niedalekiej przyszłości czeka Was stabilizacja, czeka Was związek, relacja, znajomość pełna zrozumienia. To będzie trwała relacja, przynajmniej na tak długo, jak sami będziecie tego chcieli. Aczkolwiek trzeba się wzajemnie dobrze zrozumieć, trzeba się dogadać, trzeba poznać swoje oczekiwania, poznać swoje wzajemne potrzeby, po prostu poznać się nawzajem, dopasować się. I wtedy jest już szansa na to, a w zasadzie nie to, że szansa, tylko umiarkowanie o tym mówi, że nastaną bardziej spokojne czasy po prostu dla waszej relacji, dla waszej znajomości i waszego związku. Będziecie mogli więcej swojego czasu wykorzystać dla rodziny, dla ukochanej osoby, tak? I dla siebie również. Wszelkie konflikty zostaną złagodzone. To jest też super, bo dogadanie się i wypracowanie pewnych, nawet kompromisów, jeżeli będzie taka potrzeba. Będzie z korzyścią dla Was, tak? Zyskacie i to Wam się będzie opłacać. Tak więc zapanuje poczucie spokoju, spokoju, bezpieczeństwa, harmonii i umiarkowanie mówi o czasie odrodzenia. Odrodzenia, dochodzenia do siebie i odrodzacie się Wy, odradza się Wasz związek, Wasza relacja. Najistotniejsze jest to, aby pamiętać, żeby zachować we wszystkim właściwe proporcje, zachowywać ten balans, tą równowagę, tak? W tej relacji i w razie lub wyniku jest diabeł to jest ciekawe, bo diabeł to karta koziorożca czyli wasza czyli po prostu radą jest bycie sobą bycie we własnej energii ale diabeł radzi wam, abyście przede wszystkim zrozumieli prawdziwą naturę tego, co jest pozorne więc jeśli na pozór wydaje wam się taka osoba nie wiem, ostra, oschła pyskata oziębła Zimna, lodowata, jakkolwiek by to nazwać. E, może się wydawać, że dyktuje tylko swoje warunki po to, aby osiągnąć własne korzyści. No nie do końca, bo osoba jest też wymagająca wobec siebie i pod tą zewnętrzną osłoną oziębłości, oschłości, hmm, lodowatego spojrzenia być może i, i chłodu uczuć, e, które mogłyby na pierwszy rzut oka wydawać się, że takie są, no może się okazać, że wewnątrz to osoba jest wrażliwa, jest tak samo krucha, czego nie widać na zewnątrz. Może się okazać, że moi drodzy, osoba jest jak każda inna, natomiast na zewnątrz ma nie tyle twardą skorupę, co po prostu stalową zbroję. Tak jak ten stalowy miecz. Osłoniąty, osłonięta jest tą stalową zbroją, yy, właśnie po to, aby no właśnie ktoś nie skrzywdził. Prawda? Mm, może tak być. I teraz trzeba zrozumieć to, co wydaje się pozorne. Natomiast e, słuchajcie, w wyniku, w radzie tej całej sytuacji, relacji, znajomości, e, zapanują bardzo silne uczucia. Słuchajcie, no, może być tak, że ta relacja stanie się relacją e, w wyniku tego wszystkiego trochę skomplikowaną, e, trochę tu będzie słabości, trochę uzależnień, ale dużo namiętności. Może będzie zaborczość, będzie dużo erotyzmu, dużo ognia, dużo, no właśnie. To, jakby, będzie was ze sobą mocno wiązać. I drogie koziorożce, albo wy kogoś uwiedziecie koniec końców, albo zostaniecie uwiedzeni. No, nie chcę mówić, że zniewolony ktoś zostanie, ale może trochę tak być. Słuchajcie, może też być problem z walką o władzę. Nie wiem, czy z walką o władzę w tej relacji, czy w ogóle. I zwróćcie uwagę na to, czy, czy to wy doświadczacie wielu pokus, czy staracie się manipulować drugą osobą, czy to ktoś będzie robił wam. A więc zwróćcie uwagę też i na to, nawet jeśli dojdzie do jakiejś konfrontacji, czy ulegniecie. Jakiejś pokusie, to zwróćcie uwagę, czy warto ulegać tej pokusie, czy nie kieruje wtedy wami gniew, zazdrość, chciwość albo właśnie ta rządza władzy, bo jeżeli okaże się, że po czasie umiarkowania, balansu i równowagi znowu ktoś będzie. Próbował swoich sił, czyli wiecie, kto jest silniejszy w tym związku, w sensie na słowa, na rozum, na myśli, czy na cokolwiek innego. No to zwróćcie uwagę, bo żeby to się nie skończyło walką o władzę po prostu. Walką, walkę o władzę w relacji, o ostatnie słowo, o ostatnie zdanie, żeby coś robić po konkretnej myśli konkretnej osoby. No nie, relacja ma być oparta na partnerstwie, na wzajemnym zrozumieniu i na dawaniu sobie takiej samej wzajemnie przestrzeni. Na niezamykaniu się w klatce, czy, czy też w chciwości i żądzy władzy, zniewolenia. Innej zazdrości i gniewu, tak? A więc nie idziemy tą drogą ciemną, wybieramy drogę jasną i wierzę w to, że tu będzie dużo ognia, erotyzmu takiego uzależnienia bardziej od siebie, ale takiego zdrowego uzależnienia, tak? Słuchajcie, no, trzeba też zwrócić uwagę, muszę to powiedzieć, może to być dla kogoś, słuchajcie, może ktoś faktycznie mieć problem z jakimś uzależnieniem, więc zwróćcie na to uwagę, czy to uzależnienie dotyczy Was, czy dotyczy Waszej osoby. Uzależnienie może być różne od kogoś, od czegoś, wiemy jak to jest, więc trzeba dmuchać na zimne i sprawdzić, czy ktoś nie ma takiego właśnie problemu. Kościeluszce, wszystkiego... Dobrego, dużo miłości i do następnego razu, Buziaczki, pa pa.